trochę przywróćmy tego świata. Chcemy jednak, żeby coś się tutaj u nas działo. Zostawimy tego naszego middleware'a, bo później będzie przeszkadzać, bo jak widać jest bardzo, bardzo głośny, ale fajne jest to, że dzięki temu, że mamy ten unikalny UID, to będziemy mogli pomaczować, która akcja sprawiła, który stan się zmienił. Okej, no to żeby coś tutaj się zadziało, to napiszemy kolejny reducer, bo mówiliśmy, że logika może lądować w reducerze, ale może też lądować w middleware'ze. I spróbujemy dokładnie coś takiego zrobić. Jak widać, middleware'y może są w tej części trochę hałaśliwe, ale to jest tak naprawdę jakiś boilerplate, więc napiszemy sobie kolejnego middleware'a, ale ten middleware posłuży nam do tego, aby pohandlować sobie grę. Czyli napiszemy middleware'a, który zawiera logikę gry. Oczywiście ta część jest na odstawkę, może żeby nie rzucało się tak w oczy, nie przeszkadzało. Mały porządek. Ta nazwa już jest zajęta, więc trzeba wymyślić coś innego. Będziemy oryginalni. W tym momencie chcemy przejąć jakąkolwiek akcję, która jest user action. Zaczniemy od Garda. A user action to były te akcje handlowane przez reducer, tak? Już otwieram. Pokaż proszę tamto. User action to jest to. Okej, już pamiętam. Tylko jak widać, nigdzie to nie jest handlowane przez żadne reducer, bo to jest przykład akcji, która ma trafiać tylko do middleware'u. I przykładem innych takich akcji może być pobierz coś z sieci, albo masz wydarzenie w aplikacji, że użytkownik coś tapnął i na to tapnięcie chcesz zareagować strzałem sieciowym. Aplikacja, reszta rzeczy nic nie musi wiedzieć o żadnych strzałach sieciowych, to wszystko możesz mieć zamknięte w jednym middleware'ze, powiedzmy middleware'ze odpowiedzialnym za API i żeby podmienić działanie aplikacji, wystarczy podmienić ten jeden middleware, który będzie zamiast strzelać do tego API, będzie strzelać na tą samą akcję do innego API. Więc jakby kolejna warstwa abstrakcji. To jest akcja, która ma trafić tylko do tego middleware'u. Dlatego się pytamy, hej, czy jesteś tym cudem? Fajnie by było też, jakby był jakiś stan. No jeżeli tego nie ma, to wiemy, że ta akcja nie jest dla nas. Przesyłamy ją dalej, bo może jakiś inny middleware może być nią zainteresowany. I kończymy wcześniej. Firehand po robocie. Wewnętrzne esteta. Natomiast jeżeli jednak to była akcja dla nas, no to użytkownik coś zrobił. Albo chcemy, żeby się gra zresetowała, albo użytkownik coś tapnął. No to poswitchujmy po tej akcji. Tu dostaniemy indeks tego tapnięcia. A tu będziemy sobie resetować grę. No ale potrzebujemy ten nasz nowy stan, prawda? Więc sobie stwórzmy nowy stan, który będziemy notować. I oczywiście skąd go weźmiemy? No to będzie kopia starego. Et voilà. No i chyba zaczniemy od reset game, bo to będzie najprostsze. Natomiast w momencie, jak już ktoś tapnął w to cudo, to chcielibyśmy się dowiedzieć, jaki jest rezultat tego tapnięcia. A to reset game, ta funkcja, to skąd nam się wzięła? To jest, jak zobaczysz nasz model. Nasz model to jest kick model. Idziemy do kick modelu. W modelu było, okej. Okay. Tak. Reset game. Czyli tak naprawdę w pewien sposób delegujemy tutaj tą opcję. No, jak mówię, moglibyśmy trzymać to wszystko w tym stanie, ale wtedy te nasze przykłady byłyby znacznie dłuższe, a tak trochę pojedziemy na skróty i skupimy się na middleware'ze, a nie na przepychaniu wartości. Okej, więc interesuje nas rezultat tego tapnięcia, więc na tym naszym nowym stanie, żeby nie mutować starego, bo to jest też taki pomysł, który tam jest bardzo, bardzo mocno grany. Wołam metodę dittapElement, potrzebujemy indeksu, akurat tak się przypadkowo składa, że wchodzi ten nasz indeks. Co za przypadek? Illuminati.
I oczywiście w zależności od tego, co się zadziało w tej grze, no to możemy mieć albo zwycięzcę, albo remis, albo gramy dalej. Więc zobaczymy, co kompilator teraz podpowie. Tak, też jestem wycieńczony. To nigdy się nie znudzi. No, to prawda. I teraz jesteśmy trochę w kropce. Chcielibyśmy w jakiś sposób, mamy wyliczony ten mały stan, umówmy się, że on mógł do nas przyjść z jakichś internetów, coś mogliśmy zawołać asynchronicznie, jakieś takie historie. I chcielibyśmy w ramach tego obliczenia tutaj, które być może do nas skądś przyszło, być może trwało długo, być może było na jakimś innym wątku, tutaj oczywiście tego nie było, ale powiedzmy, chcielibyśmy powiedzieć, że hej, stan się zmienił, więc jak zwykle potrzebujemy do tego kolejnej akcji. Dobrze, miałem tutaj to otwarte. Muszę to oznaczyć, że to konformuje do protokołu action. Jedna rzecz tutaj powinna się zadziać, mianowicie chcemy ustawiać stan. A nasz stan składa się i z modelu, i z viewstate'u. Tymże jakże prostym sposobem, w tym momencie, jak mamy zwycięzcę, możemy użyć funkcji dispatch, okay, która tak naprawdę działa jak dispatchowanie na tym głównym storze. Tylko różnica jest taka, że nie sięgamy tutaj do tego globalnego symbolu, tylko jest ta funkcja wstrzyknięta, bo tego rodzaju funkcje to jest sposób na dependency injection, czyli jest ta funkcjonalność wstrzyknięta do tego naszego kodu, żebyśmy mogli dispatchować akcję. To jest dokładnie to, co chcemy zrobić. Sobie zawołamy tą funkcję. Potrzebujemy akcji. I to będzie ta akcja, którą przed chwilą stworzyłem. Set state i potrzebuję tu dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest kick model i to jest ten nasz nowy stan. Druga rzecz to jest view state. View state. No, wiemy, że mamy zwycięzcę, to chcielibyśmy go pokazać. Jest zwycięzca. No i to możemy wyciągnąć z nowego stanu. Current symbol. No i tutaj pójdziemy na łatwiznę. No i jeszcze potrzebujemy grida. Mieliśmy chyba jakąś funkcję do tworzenia grida w viewmodelu, dobrze kojarzę? Mhm, ale chcielibyśmy z grubsza mieć coś takiego, że tu zawołamy grid from, right? Okej. Okay. Przekażemy do tego ten nasz nowy stan. Czyli to nasze cudo, ten grid from, niech sobie będzie tutaj. To jest funkcja, która przyjmuje kick model. Zwraca nam stringa. I to jest dokładnie to, co mówiłeś, że gdzieś już mieliśmy to napisane. No dobra, to wygląda jakbyśmy tutaj generowali ten grid. Więc nazwę ten parametr model, bo tak się nazywał wcześniej, więc teraz wystarczy, że wkleję. O, i działa. Co za zbieg okoliczności. Albo opatrzność Boża, zależy jak na to spojrzeć. Zależy kogo zapytać. Zostały nam jeszcze dwie inne historie. Kolejna historia to jest w momencie, gdy mamy remis. Też nie ma jakiejś niespodzianki, no bo dispatchujemy po raz kolejny tą akcję przy pomocy tej funkcji, którą dostaliśmy z zewnątrz. To będzie nasz new state. No i chcemy powiedzieć mu, wiesz co, pokaż remis i po raz kolejny grid from new state. Dispatchujemy akcję set state, czyli ten nowy stan gry i mówię mu, że cokolwiek teraz się dzieje, to powinieneś pokazywać cwaniaku remis. Trzecia część to już w ogóle jest copypasta. Tylko teraz nie pokazujemy żadnego remisu, tylko showboard. No dobra, czyli wszystko dobrze poszło. Myślisz, co mogło pójść nie tak? Gdzie odświeża się nam UI? Tak, ale... A na który nadusiłeś? Nadusiłem na zerowy. To był początek. A. I cały czas tu jest zerowy. Muszę zobaczyć w takim razie, co się dzieje w new state, with tab element. Więc tak, tu się zgadza. To mamy. A zrobimy tak. Pozbędziemy się tego defera. Weźmiemy game results. No zobaczmy, może to było to. No, to nie było to. Nie sądzę.
Patrz, on breakpoint nie zadziałał. A, zgadnij co. Ja już wiem. Do tej pory mamy tylko jeden middleware. Trzeba do prądu podłączyć. Więc teraz. Teraz trzymaj kciuki. No coś się powinno zmienić, miejmy nadzieję. Nawet dobrze, że nic się nie zmieniło w takim razie. Tak, to był przykład na to, jak dobrze działa. Okej, uwaga. No, jest dobrze, breakpoint wpadł, po pierwsza rzecz. I widać, że jak jesteśmy na tym całym stacku, dispatchujemy akcję, to trafia przez jakąś magię, aż w końcu trafiamy do naszego middleware'a. Nasz middleware wylogował printa, odpalił na akcję next, a ponieważ on już jakby kolejnym middleware'em w kolejce jest middleware od gry, game middleware, więc wylądowaliśmy w tej funkcji i mamy breakpoint na DidTap element, na którym właśnie sterczymy. Wygląda na to, że powinno coś się zadziać. Poszukamy czerwonego jabłuszka. W dalszym ciągu wszystko jest non. Ale jak sobie zobaczymy tutaj, no to jednak jest już kick symbol jako X, więc to jest spoko. No powiem, że nie wiem dlaczego nie działa. Zobaczmy w kontroler. New state. No możemy zobaczyć tą historię new state, co się stanie jak tutaj wpadamy, nie? Jeszcze lepiej jak wpadamy tu. To uwaga, tapie. New state jest. Pytanie, co jest w tym new state? No, same nony. Więc trzeba poszukać. Nie ma opcji, żeby to działało w takim razie. Nie ma opcji. To trzeba zobaczyć tutaj, co się zadziała. Okej, zobaczmy to. Indeks powinien być 0, to się zgadza. Tap symbol, może to będzie szybciej. Jest non, dobrze. To occurrence symbol. To jest kółko, no niech będzie. Sprawdzamy game result. Playing, ale teraz pro model. No jest tutaj kółko. Current symbol zmieniamy. I tylko dlaczego to nie działa? Jak teraz zawołam new state. Co to mogło pójść nie tak? No tu trafia dobrze, nie? Coś z tym middleware'em. Ale głupio wyszło. Ale powiem ci, że to już trzeci raz będzie dzisiaj. Co jesteś na to gotowy? No cóż, no. Mamy te nasze redusery. Fajnie by było, żeby one handlowały te akcje. Tak więc sobie puszczamy te akcje, ale nic z tego nie przypisuje. Więc warto dopisać kolejny reducer do tego. My tu klikamy, a reducer śpi. Dobra, kickstay. Zgodnie z kontraktem musimy obsłużyć tą akcję. Switch action. Dostajemy tu dwie rzeczy. Pierwsza to model. Druga to view state. Trzeba to wszystko spiąć ze sobą. Okay. I teraz, póki jeszcze pamiętam, to nie wystarczy tego tutaj napisać. Fajnie by było w tym głównym reducerze gdzieś to handlować. Dobrze, że jest ten główny reducer tak blisko. Jeżeli nam się uda to całe cudo skastować do tej akcji, no to wiemy, że tamten reducer powinien ohandlować wszystko, więc boję się na to klikać. Klikaj. Tak, hashtag YOLO.
No, chociaż breakpointy nie przestały działać, to tyle dobrze. No. No jest, zadziało się coś, jest efekt dziania się. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Krzyżyk, dobra, wygrajmy coś. No i nawet alert się pokazał. New game. No, new game trochę się nie wyresetowało. Ale to też z prostej przyczyny, bo tu resetujemy tylko nasz stan, a nie dyspaczujemy, że dostaliśmy nowy stan. A to jest ta sama historia, co linijka wyżej. Może ja już tutaj to zamknę. To wkleimy. Z tą małą różnicą. A, to jest dokładnie ta sama akcja. Nawet można to zapisać w ten sposób. Spróbujmy wygrać jeszcze raz, a potem zremisować. Ale będzie zabawa. Co, chcesz wygrać czy zremisować? Ja wygrać najpierw, bo zremisować jest bardzo trudno. Okej, jest zwycięstwo. New game, spoko. No i nawet zaczęliśmy od krzyżyka. No i teraz co? No powiedzmy kółko. Kółko. Krzyżyk. Kółko. No patrz. Wow. Za pierwszym razem. Jesteś mistrzem w remisowaniu. Sam ze sobą. Długo ćwiczyłem. Mamy zresetowaną grę.